20 stycznia. Witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Mrągowie. A chcę Was powitać Słowem Bożym, Słowem z drugiej księgi Samuelowej, z rozdziału 22, z wiersza 37 oraz z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, z rozdziału 3, z wiersza 17. Sprawiasz, że moje kroki stają się pewniejsze, a moje stopy się nie ślizgają. Zaś apostoł Paweł pisał: gdzie Duch Pański, tam wolność. Francuski dyplomata Alexis de Tocqueville stwierdził, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. O wolności mówią też słowa przypisywane Augustynowi, biskupowi Hippony, starożytnej Hippony, który miał powiedzieć: kochaj i rób, co chcesz. Lubimy czuć się ludźmi wolnymi, a więc mogącymi decydować o najważniejszych sprawach dotyczących naszego życia. Jednak wolność ma swoją granicę, kiedy staje się zagrożeniem dla wolności drugiego człowieka. A chyba powinienem nawet powiedzieć, że dla wolności drugiej istoty stworzonej przez Boga. Jednym z czynników pozwalającym nam nie przekraczać granicy wolności drugiego człowieka jest miłość. Tu jednak rodzi się pytanie, czy jako usprawiedliwieni grzesznicy jesteśmy zdolni tu na ziemi okazywać sobie zawsze czystą miłość, wolną od jakiejkolwiek pożądliwości. Pożądliwość niekoniecznie musi dotyczyć drugiej osoby, która nas pociąga. Pożądliwość może też dotyczyć relacji, na przykład rodzic-dziecko. Kiedy rodzic próbuje dziecku za wszelką cenę narzucić swój punkt widzenia świata. Chce, aby dziecko myślało dokładnie tak samo. Grzech sprawia, że nie jesteśmy w stanie obdarzać się jedynie miłością. Stąd między innymi pojawia się dekalog, który nie ogranicza tak naprawdę wolności, ale ją chroni, wyznaczając pewien bardzo ważny kierunek dla wszystkich innych systemów prawnych. Możemy zastanawiać się, czy przypadkiem system prawny, który nie chroni wolności, ale ją ogranicza, nie jest systemem prawnym państwa policyjnego, a więc systemem prawnym ograniczającym człowiekowi wolność. Apostoł Paweł, pisząc do zboru w Koryncie: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Także mówi o wolności. O wolności, którą my sami możemy sobie odebrać. Zauważmy, jak wiele osób odbiera sobie wolność, stając się niewolnikami różnego rodzaju używek, popadając w przeróżne nałogi. Dlatego zasadne jest pytanie, czy w takim wypadku można ograniczyć wolność człowieka, aby nie działał destrukcyjnie na siebie samego. Czy można w ten sposób chronić człowieka przed tym, co go zniewala? Niektórzy zapewne powiedzą, że to jest
jego prawo wyboru. Ale czy destrukcja skierowana na siebie samego to wybór wolności? Czy przypadkiem nie jest to zniewolenie? Bóg w swoim słowie pokazuje nam, czym jest wolność. Ona zawiera się w przykazaniu miłości Boga, siebie i drugiego człowieka. To właśnie dzięki temu możemy wołać za królem Dawidem. Sprawiasz, że moje kroki stają się pewniejsze, a moje stopy się nie ślizgają. To w Bogu jedynie mogę czuć się wolny, bo bez Niego zaczynam się ślizgać pomiędzy prawdą a fikcją, pomiędzy wolnością a zniewoleniem, pomiędzy miłością a nienawiścią. Gdzie Duch Pański, tam wolno. A pozostańcie z Bogiem.